Möchten einen Abschnitt lesen aus Markus 1. Chcemy przeczytać jeden fragment z Marka pierwszego rozdziału. Und zwar von Vers 21 bis zum Schluss des Kapitels. Od wiersza 21 do końca tego rozdziału. Marka pierwszy rozdział od wiersza 21. I weszli do Kafarnaum i zaraz w sabat wstąpił do synagogi i nauczał. I zdumiewali się nad nauką Jego, gdyż nauczał ich jako moc mający i nie jak uczeni w piśmie. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc: cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem: co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. I zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. A teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej. I przystąpiwszy, ujął ją za rękę i podniósł ją. I opuściła ją gorączka i usługiwała im. A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony. I całe miasto zgromadziło się u drzwi i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Szymon zaś i ci, co z nim byli, pośpieszyli za nim, a gdy go znaleźli, rzekli do niego: wszyscy szukają cię. Rzekł im: pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem. Poszedł więc i kazał w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. I przyszedł do niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do niego: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast zszedł z niego trąd i został oczyszczony. A Jezus, przygroziwszy mu, zaraz go odprawił i rzekł mu: bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, jaką nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Ale on, odszedłszy, zaczął rozgłaszać i rozsławiać tę rzecz, tak iż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na ustroniu, na miejscach pustych, i schodzili się do niego zewsząd. Wir haben vier Evangelien, die uns den Herrn Jesus näher bringen. Posiadamy cztery Ewangelie, które przybliżają nam Pana Jezusa. Ein Evangelium wäre nie genügend gewesen. Jedna Ewangelia nigdy by nie wystarczyła. Und jedes Evangelium hat seinen eigenen Charakter. I każda Ewangelia ma swój własny charakter. Und hier in Markus finden wir speziell ihn als den perfekten oder vollkommenen Diener. A tutaj w Ewangelii Marka szczególnie znajdujemy go jako tego doskonałego, perfekcyjnego sługi. Wir haben ihn heute Morgen betrachtet, wie er sich zutiefst erniedrigt hat. Dzisiaj rano mogliśmy go oglądać, jak on głęboko się uniżył. Und der Herr Jesus kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu lassen als Lösegeld für viele. I Pan Jezus nie przyszedł po to, aby mu służono, ale aby służyć i oddać życie swoje jako okup za wielu. Und hier in diesen Versen, die wir gelesen haben, sehen wir 10 Eigenschaften dieses Dieners. I tu w tych przeczytanych wersetach widzimy 10 cech charakteryzujących go, tego sługi.
Der Herr Jesus ist unser Vorbild. Pan Jezus jest naszym wzorem. Und ich denke, wenn es um Dienst geht, ist keiner von uns ausgeschlossen. A myślę, że jeżeli chodzi o służbę, to nikt z nas z niej nie jest wykluczony. Ob du Bruder oder Schwester bist, czy jesteś bratem, czy siostrą? Ob du alt oder jung bist, czy jesteś starszy, czy młodszy? Solange wir hier sind und solange wir, seit wir bekehrt sind, sind wir berufen, zu dienen. Póki jesteśmy tutaj i odkąd się nawróciliśmy, jesteśmy powołani do służby. Aber es geht nicht darum, dass wir ihn aus eigener Kraft dienen. Ale nie chodzi o to, abyśmy służyli własnymi siłami. Sondern dass wir ihm zuerst nachfolgen. Ale o to, abyśmy najpierw jego naśladowali. Dass wir von ihm lernen. Abyśmy uczyli się od niego. Aber dass wir auch bereit sind zu fragen, Herr, was willst du, dass ich tue? Ale także abyśmy byli gotowi na to powiedzieć, Panie, co ty chcesz, abym uczynił. Der Apostel Paulus, als bekehrt wurde, apostoł Paweł, gdy został nawrócony, hat zuerst gefragt, wer bist du, Herr? To jako pierwszy zapytał, kim jesteś, Panie? Aber dann wollte er auch wissen, was Gott von ihm wollte. Ale potem także chciał wiedzieć, co Bóg od niego oczekiwał. Und er hat sich sofort dem Herrn zur Verfügung gestellt. I on natychmiast dał się do dyspozycji Panu. Die Zeit ist kurz. Czas obecny jest krótki. Der Herr möchte, dass wir die Zeit nutzen für ihn. A Pan pragnie, abyśmy ten czas wykorzystywali dla Niego. Und gerade darin ist der Herr Jesus hier in Markus ein wunderbares Vorbild. I właśnie co do tego tematu wykorzystania czasu, Pan Jezus tutaj jest dla nas doskonałym przykładem. Er hat unermüdlich gedient. On nieustannie usługiwał. Sogleich, sogleich, sogleich lesen wir immer wieder. Czytamy wciąż na nowo i zaraz, i zaraz, i zaraz. Er ließ keine Minute ungenutzt verstreichen. On nie pozostawił żadnej minuty nieużytej do czegoś. Lass uns diese 10 Punkte mal anschauen. Zechciejmy teraz przyjrzeć się tym 10 cechom. Zuerst Verse 21 und 22. Najpierw wersety 21 i 22. Dort war in der Synagoge und lehrte. Tam był on w synagodze i nauczał. Und wir lesen davon, dass mit Vollmacht, mit Autorität lehrte. I czytamy o tym, że on nauczał jako moc mający, jako ktoś, kto ma autorytet. Jesus hatte Autorität. Pan Jezus posiadał autorytet. Und es ist interessant, was es hier im Nachsatz heißt und nicht wie die Schriftgelehrten. I ciekawe to jest też, co jest tutaj dalej napisane, a nie jak uczeni w piśmie. Die Schriftgelehrten, die kannten das Wort Gottes auch sehr gut. Uczeni w piśmie również bardzo dobrze znali Słowo Boże. Also die Autorität konnte nicht in der Kenntnis liegen. Więc ten autorytet nie mógł być ugruntowany w jakiejś znajomości. Worin lag sie dann? Więc w czym był ugruntowany autorytet Pana? Der Jesus hatte Autorität, weil sein Leben mit seinen Worten in völliger Übereinstimmung war. Pan Jezus posiadał autorytet dlatego, gdyż jego życie było zupełnie zgodne z jego słowami. Das spricht zu uns Brüder ganz besonders. I to szczególnie przemawia do nas braci. Wenn wir einen Dienst tun in der Versammlung, jeśli my usługujemy w zgromadzeniu, dann sitzen viele Personen hier, die uns beurteilen. To wtedy wiele osób siedzi tutaj wokół nas, które nas oceniają czy osądzają. Und wir haben keine Autorität, wenn unser Leben nicht mit dem übereinstimmt, was wir predigen. I nie posiadamy żadnego autorytetu, jeśli nasze życie nie jest zgodne z tym, co tutaj głosimy. Bei den Schriftgelehrten, dass die waren Heuchler, hat der Jesus sie genannt. Uczeni w piśmie byli obłudnikami, tak ich Pan Jezus nazwał. Äußerlich eine fromme Front. Na zewnątrz mieli takie pobożne ubranie. Aber ihr Leben war alles andere. Ale ich życie było czymś na wskroś innym. Und das gilt auch für uns als Eltern. To dotyczy też nas, rodziców.
Ich kann als Vater den ganzen Tag auf meine Kinder einreden. Ja jako ojciec mogę przez cały dzień pouczać moje dzieci. Und ich kann ihnen sagen, wie sie sich verhalten sollen. Mogę im mówić, jak mają się zachowywać. Aber die Kinder sind sehr gute Beobachter. Ale dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami. Und mein Verhalten spricht viel lauter als jedes Wort, das ich zu ihnen sage. A moje postępowanie mówi o wiele głośniej niż wszelkie słowo, które wypowiadam. Die Kinder sind solche, die uns sehr, sehr schnell durchblicken. Dzieci są tymi, którzy nas bardzo, bardzo szybko są w stanie przejrzeć. Darum sollten wir in erster Linie gute Vorbilder sein für unsere Familien. Dlatego w pierwszym rzędzie powinniśmy być dobrymi przykładami dla naszej rodziny, dla naszych dzieci. Und wenn wir dann die Kinder auch noch unterweisen aus dem Wort Gottes, dann haben diese Worte auch Autorität. I gdy też pouczamy nasze dzieci ze Słowa Bożego, to wtedy nasze słowa posiadają autorytet. Im zweiten Abschnitt 23 bis 27. W drugim fragmencie czy odcinku od wiersza 23 do 27. Da finden wir die Begegnung mit diesem Mensch, der einen unreinen Geist hatte. Tu znajdujemy to, gdy Pan Jezus spotkał się z człowiekiem, który posiadał ducha nieczystego. Und wir lesen Vers 23, dass er aufschrie. I w wierszu 23 czytamy, że ten człowiek krzyczał. Liebe junge Leute, in dieser Welt gibt es viel Geschrei. Drodzy młodzi ludzie, w tym świecie jest wiele krzyku. Warum ist die weltliche Musik immer so laut? Dlaczego muzyka światowa zawsze jest taka głośna? Das ist ein Kennzeichen von dem Ursprung, woher es kommt. To jest właśnie cecha tego, skąd taka muzyka pochodzi. Satan will nicht, dass wir zur Ruhe kommen. Szatan nie chce, abyśmy doszli do spokoju. Er will uns am liebsten beplätschen den ganzen Tag mit seiner Musik. Najchętniej przez cały dzień chciałby nas narzucać na nas tą swoją muzykę. Und wie viele junge Leute, die gehen herum mit diesen Kopfhörern. Jak wielu młodych ludzi dzisiaj chodzi z tymi słuchawkami i z tymi różnymi urządzeniami do słuchania muzyki. Sie sind von der Außenwelt eigentlich abgeschnitten. Oni właściwie się odłączyli od świata ich otaczającego. Und sie lassen sich berieseln mit dieser Musik. I pozwalają na to, że ta muzyka ich cały czas omamia. Damit sie ja nicht zur Ruhe kommen. Aby w żadnym przypadku nie doszli do spokoju. Auch hier dieser Geist, der schrie. Także tutaj ten duch, on krzyczał. Und das Interessante ist, er erkennt, wer der Herr Jesus ist. Ale ciekawe jest to, że on rozpoznaje, kim jest Pan Jezus. Du bist der Heilige Gottes. On mówi, jesteś świętym Bożym. Aber der Jesus kann diese Störung nicht dulden. Ale Pan Jezus nie może pozwolić na tą przeszkodę. Er hat Gewalt auch über die Dämonen. Gdyż on posiada także moc nad demonami. Er ging hier nicht nur die Frage der Sünde zu regeln. On nie przyszedł tutaj tylko po to, aby uregulować sprawę grzechu. Aber dort am Kreuz hat er auch durch den Tod den zunichte gemacht. Ale tam na krzyżu także przez śmierć zniszczył tego, który ma moc śmierci. Den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Zniszczył tego, który ma moc śmierci, a to jest diabeł. Und hier sehen wir, der Herr Jesus sprach, verstumme, fahre aus von ihm. I tu czytamy, że Pan Jezus zgromił go, mówiąc, zamilknij i wyjdź z niego. Bevor er sagt, aus, fahre aus, sagt er, verstumme. I zanim on do niego wypowiada słowa, wyjdź z niego, to mówi do niego, zamilknij. Er war hier, um das Wort Gottes zu predigen, und da kann er keinen Lärm dulden. On był tutaj, Pan Jezus, aby głosić słowo i nie mógł pozwolić na żaden hałas. Keine Ablenkung. Na nic, co by odprowadzało, dekoncentrowało.
Wenn er da ist, dann sollen wir hören, was er uns zu sagen hat. Gdy on jest obecny, to powinniśmy słuchać się tego, co on ma nam do powiedzenia. Und wir sehen, der unreine Geist zerrte ihn und mit lauter Stimme und dann fuhr er aus. A czytamy, że ten nieczysty duch szarpał nim i zawołał wielkim głosem i wyszedł z niego. Und alle anwesend waren entsetzt. I wszyscy obecni byli nie tylko że zdumieni, tak jak napisane, tylko przerażeni. 27 wiersz. Und dann stellen sie die falsche Frage. A potem oni pytają niewłaściwym pytaniem. Sie sagen, was ist dies? Pytają, co to jest. Sie sollten eigentlich fragen, wer ist dieser? Właściwie powinni zapytać, kim jest on. Sie waren mehr beeindruckt durch dieses Wunder. Oni bardziej byli pod wrażeniem tego cudu als durch die Person selbst. Niż właśnie z tej osoby. Dann in Vers 29. Po tym wierszu 29. Da ging er aus der Synagoge hinaus. Wychodził on z tej synagogi. Und er kam in das Haus. I przyszedł do domu. Wir sehen, dass der Herr Jesus an vielen verschiedenen Orten diente. Widzimy, że Pan Jezus służył w różnych miejscach. In der Synagoge. W synagodze. Im Haus. W domu. In der Stadt. W mieście. Oder dann in der Einsamkeit. Albo i też w samotności. Überall war er bereit zu dienen. Wszędzie on był gotowy do usługiwania. Auch die Sphäre unseres Dienstes kann sehr unterschiedlich sein. Również sfera naszej służby czy miejsca naszej służby mogą być bardzo różne. Auch wir haben einen Dienst in der Versammlung. Również my posiadamy służbę w zgromadzeniu. Und ich denke nicht nur an den Dienst, der am Wort getan wird. Ja nie myślę tylko o służbie głoszenia słowa tutaj. Da gibt es auch Geschwister, die reinigen das Lokal. Są też bracia i siostry, którzy czyszczą, jak sprzątają właśnie budynek. Die schauen, dass alles bereit ist, wenn man zusammenkommt. Albo też troszczą się o to, aby wszystko było przygotowane, gdy się schodzimy. Das sind alles Dienste, die wir für ihn tun dürfen. To są wszystko służby, które możemy dla niego dokonać. Und er nimmt es wahr. I on to zauważa. Nun er kam in das Haus. Cóż, przyszedł on do domu. Und da war ein neues Problem. I powstał, czy istniał tam nowy problem. Die Schwiegermutter lag fieberkrank da nieder. Teściowa leżała w gorączce. Nun der Herr Jesus war immer verfügbar. Cóż, Pan Jezus zawsze był dostępny. Wir können mit allen Anliegen zu jeder Zeit zu ihm gehen. O każdej porze możemy z wszelką sprawą pójść do niego. Auch hier sehen wir sogleich sagen sie ihm von ihr. Tutaj też czytamy, że i zaraz powiedziano mu o niej. Dieses sogleich ist sehr wichtig. To sformułowanie i zaraz jest bardzo ważne. Wir tendieren oft dazu, wenn wir ein Problem haben, mal selbst die Lösung zu suchen. My mamy tendencje takie, że często, gdy jesteśmy w jakimś problemie, staramy się samemu go rozwiązać. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann fangen wir an zu beten. A gdy nam się to nie udaje, wtedy zaczynamy się modlić. Aber er ging sofort. Sie gingen sofort zu ihm. Ale oni natychmiast poszli do niego. Und sie machen dem Herrn Jesus keine Vorschriften. I oni nie mówią Panu Jezusowi, jak on ma postąpić. Sie sagen dem Herrn Jesus nicht, was er zu tun hat. Nie mówią mu właśnie tego. Sie sagen ihm von ihr. Oni mu tylko o niej mówią. Sie bringen einfach das Problem zu ihm und überlassen ihm, was er nun tun wird. Oni po prostu ten problem przynoszą przed niego i pozostawiają mu, co on z nim uczyni. Das ist Vertrauen. W tym widzimy zaufanie. Auch wir dürfen mit unseren Problemen jederzeit zu ihm kommen. My również możemy z naszymi problemami w każdym czasie przychodzić do niego. Die Antwort
kommt immer, aber vielleicht unterschiedlich. Odpowiedź nastanie zawsze, ale może być ona różna. Vielleicht lässt uns warten. Może on pozostawi nas w oczekiwaniu. Vielleicht haben wir unsere Vorstellung, was jetzt tun soll. Może też wyobrażamy sobie, co on powinien uczynić. Aber er antwortet auf eine ganz andere Weise. Ale on odpowiada w całkiem inny sposób. Aber wir dürfen ihm vertrauen, dass er das Beste für dich und für mich tun will. Ale możemy mu ufać, że on chce uczynić to, co jest najlepsze dla ciebie i dla mnie. Wie wunderbar, als sie zuschauen konnte, was er nun tat. Jak to cudowne jest, że oni teraz mogli się przyglądać temu, co on czynił. Er trat hinzu und richtete sie auf. On przystąpił do niej i ją podniósł. Er nahm sie bei der Hand. On ujął ją za rękę. Und das Fieber verließ sie sogleich. I zaraz opuściła ją gorączka. Der Herr hat sofort geantwortet. Pan Jezus odpowiedział natychmiast. Was war die Antwort der Schwiegermutter? A jak wyglądała odpowiedź tej teściowej? Sie begann sofort ihm zu dienen. Ona natychmiast zaczęła im usługiwać. Liebe Geschwister, die hier, sitzen. Drodzy bracia i siostry, wy, którzy tutaj siedzicie, die wir gesund sein dürfen, którzy możemy być zdrowi, was machen wir mit dieser Gesundheit? Co my czynimy z tym naszym zdrowiem? Setzen wir sie da ein für die Ehre des Herrn, für seinen Dienst? Czy my używamy to dla czci Pana i w Jego służbie? Da ist manch ein Bruder, der würde gerne etwas tun. Jest nie jeden brat, który chętnie by chciał coś uczynić. Ich denke an Max Billeter, der so gerne hier wäre an dieser Konferenz. Ja myślę teraz o Maxie Billeterze, który tak chętnie byłby teraz tu na tej konferencji. Und der Herr hat es anders gewollt. Ale Pan chciał inaczej. Er ist schwach geworden. Stał się słabym. Und er möchte in dieser Schwachheit immer noch dem Herrn dienen. I on w tej słabości wciąż chce służyć Panu. Umso mehr sollten wir uns dankbar sein, wenn er uns Gesundheit gibt. Tym bardziej powinniśmy być wdzięczni za to, jeżeli on daje nam zdrowie. Dass wir auch wirklich ihm dienen, wo wir nur können. Abyśmy rzeczywiście służyli mu gdziekolwiek potrafimy. Im nächsten Abschnitt von 32 bis 34. W następnym fragmencie od 32 do 34 wiersza. Da lesen wir davon, dass er zugänglich war. Tu czytamy o tym, że on był dostępny. Es war Abend geworden. Nastał wieczór. Es war ein strenger Tag. Był to trudny czy pracowity dzień. Er war zu Hause. Był w domu. Aber die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Ale całe miasto zgromadziło się u drzwi. Er hätte nichts anderes tun müssen als die Türe schließen, dann hätte er seine Ruhe gehabt. Nic innego nie musiałby uczynić, jak tylko zamknąć drzwi i miałby spokój. Und er hätte jedes Recht dazu gehabt. I miałby nawet wszelkie prawo do tego. Aber der Jesus ließ die Türe offen. Ale Pan Jezus pozostawił drzwi otwarte. Und es heißt, er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten. I napisane jest, że uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby. Er hatte einen langen Abend. Więc miał teraz on bardzo długi wieczór. Wie oft werden wir gestört? Jak często ktoś przeszkadza nam. Du hast vielleicht einen strengen Tag hinter dir, bist zu Hause. Wyobraź sobie, miałeś trudny dzień ze sobą, jesteś teraz w domu. Da kommt ein Telefon. I ktoś teraz dzwoni do ciebie. Und das ist ein Bruder, eine Schwester, die not ist. Jest to brat czy siostra, która jest w biedzie. Und wie reagieren wir? Jak reagujemy? Sagen wir haben jetzt keine Zeit. Czy mówimy, nie mamy teraz czasu? Wir werden uns morgen oder nächste Woche darum kümmern. Jutro albo w przyszłym tygodniu się tym zajmiemy. Der Jesus war zu jeder Zeit verfügbar. Pan Jezus był dostępny w każdym czasie. Er sagte nicht, es ist zu viel jetzt. On nie powiedział, tego już jest za dużo. Er hat unermüdlich gedient.
Nie, on nieustannie służył. Was für ein Herr. Cóż za Pan. Vers 35 heißt es dann, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war. W 35 wierszu czytamy, że wczesnym rankiem przed świtem. Es war ein strenger Tag. Miał za sobą więc pracowity dzień. Da möchte man gerne etwas ausschlafen am nächsten Morgen. I właściwie człowiek pragnie w następny dzień się tak wyspać. Aber nicht der Herr. Ale nie Pan. Früh morgens stand er auf. Wczesnym rankiem on wstał. Die Jünger schliefen noch. Uczniowie jeszcze spali. Aber er ging hinaus an einen öden Ort, um zu beten. Ale on wyszedł na zewnątrz, na puste miejsce, aby się modlić. Je mehr Arbeit da ist, desto mehr sollten wir beten. Im więcej mamy pracy, tym bardziej powinniśmy się, czy tym więcej powinniśmy się modlić. Nicht umgekehrt. Nie na odwrót. Der Herr hat uns das vorgelebt. Pan nam to właśnie pokazał. Er sah so viel Arbeit. On widział tak wiele pracy. Die waren noch lange nicht fertig mit diesen Heilungen. On daleko jeszcze nie był gotowy z tymi wszystkimi uzdrowieniami. Aber er nahm sich Zeit, um allein mit Gott zu sein. Ale on jednak zarezerwował, czy wziął sobie ten czas po to, aby być sam na sam z Bogiem. Da sehen wir den abhängigen Diener. Tu widzimy tego zależnego sługę. Er tat nichts, ohne den Vater zu fragen. On nic nie uczynił, nie pytając się przedtem o to Ojca. Wir lesen davon, dass er jeden Morgen sein Ohr öffnen ließ. Czytamy o tym, że on każdego ranka dawał sobie otworzyć swoje ucho. Und in Johannes 8, Vers 29 lesen wir. A w Jana, Ewangelii Jana, 8 rozdziale, wierszu 29 czytamy. Und der mich gesandt hat, ist mit mir, er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. A ten, Jana 8:29, a ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Das gilt nicht nur für sein Werk am Kreuz. To nie dotyczy tylko jego dzieła tam na krzyżu. Das galt für jeden Tag seines Lebens. To dotyczyło każdego dnia jego życia. Er war in völliger Abhängigkeit von seinem Gott. On był w zupełnej zależności od swojego Boga. Er freute sich der Gegenwart seines Vaters. Der Vater ist alle Zeit bei mir. On cieszył się cały czas obecnością Boga, który cały czas był przy nim. Und da sehen wir, dass er auch hier früh morgens hinausging, um zu beten. Tu również właśnie widzimy, że on wczesnym rankiem wyszedł, aby się modlić. Später kommt Simon. Później und sie suchen ihn. Przychodzi do niego Szymon i oni go szukają. Und er kommt mit der Botschaft, Vers 38, alle suchen dich. I przychodzi on do niego z tym poselstwem 37 wiersz pod koniec, wszyscy szukają cię. Wir sehen, die Aufgaben waren vielfältig. Widzimy, że jego zadania czy prace były różne. Aber auch wir müssen lernen, uns nicht von den Bedürfnissen leiten zu lassen. Ale my też musimy nauczyć się, abyśmy nie dali się kierować potrzebami. Auch für uns ist es wichtig, jeden Tag zu fragen, Herr, was willst du, dass ich tue? Również i dla nas jest ważne to, abyśmy każdego dnia pytali się Pana, Panie, co Ty chcesz, abym uczynił? Und darum war seine Antwort auch ganz anders. I dlatego też odpowiedź Pana Jezusa tutaj była całkiem inna. Er sagte nicht, ja, lasst uns zurückkehren, um diese Kranken zu heilen. On nie powiedział do niego tak, powróćmy, aby dalej leczyć tych chorych. Sondern lasst uns woanders hingehen. Ale pójdźmy gdzie indziej. Wozu? Po co? Er war nicht der große Heiler. Pan Jezus nie był tym wielkim uzdrawiaczem. Sondern er kam, um zu predigen, um das Evangelium zu bringen. Ale on przyszedł, aby kazać, czy głosić, aby głosić Ewangelię.
Denn dazu bin ich ausgegangen. Bo po to przyszedłem. Er war wirklich der Prediger des Wortes Gottes. Proszę. Jest w niemieckim, jest wyszedłem, więc od ojca wyszedłem. On rzeczywiście przyszedł po to, aby głosić Ewangelię Bożą. In Vers 14 heißt es schon, er kam nach Galiläa und predigte das Evangelium. Już w wierszu 14 jest napisane, że on przyszedł do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Wir haben ihn gesehen, dass er in die Synagoge ging, zu lehren und zu predigen. Widzieliśmy, że on poszedł do synagogi, aby tam właśnie głosić i pouczać. Und hier sagt er, lasst uns woanders hingehen, in die nächsten Ortschaften, zu predigen. A tutaj mówi, pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, abym i tam kazał. Der Herr Jesus ging seinen Weg. Pan Jezus szedł swoją drogą. Unabhängig von der Opposition Satans, wie wir das gesehen haben. Niezależnie od przeciwstawienia się szatana, jak to widzieliśmy już. Aber auch unabhängig vom Applaus des Volkes. Ale też niezależnie od oklasków ludu. Das ist eines der größten Gefahren für einen Diener Gottes. To jest jedno z największych niebezpieczeństw sługi Bożego. Der Applaus der Leute. Oklaski ludzi. Aber es ist oft ja nicht der Fehler des Dienenden, sondern wir, die wir etwas aus dem Dienenden machen. Ale często nie jest to błędem tego sługi, tylko nas, którzy my coś z tego sługi czynimy. Und es gibt leider Diener, die dem verfallen sind, dass sie nur noch dorthin gehen, wo viele Leute kommen. I niestety są tacy słudzy, którzy dali się przez to na to, na których ten wpływ działał, i oni chodzą już tylko tam, gdzie przychodzi do nich wielu ludzi. Hier heißt es, alle suchen dich. Tutaj napisane jest, wszyscy szukają cię. Er hätte stolz sein können, das was er alles erreicht hat schon. On mógłby być teraz dumnym z tego, co już osiągnął. Aber das war nicht der Weg, den der Vater wollte. Ale nie była to właśnie droga, którą chciał ojciec. Er blieb abhängig und ging seinen Weg. On pozostał zależnym i szedł swoją drogą. Dann kommen wir zu dem letzten Abschnitt, 40-45. Teraz przechodzimy do tego ostatniego fragmentu, 40 wiersz do końca rozdziału. Da ist ein Aussätziger, der zu ihm kommt. Tutaj jest trędowaty, który przychodzi do niego. Wir wissen, dass der Aussätzige ein Bild des Sünders ist. Wiemy, że trędowaty to obraz grzesznika. Und die Aussätzigen damals hatten es sehr schwer. A trędowaci w tamtym czasie mieli się bardzo ciężko. Da gab es noch keine Medizin dafür. Jeszcze nie istniało żadne lekarstwo na tą chorobę. Sondern sie wurden von der Gesellschaft ausgestoßen. Oni byli wszyscy wypędzeni, wyrzuceni ze społeczeństwa. Wenn sie unterwegs waren, mussten sie rufen, aussätzig, aussätzig. A gdy byli w drodze, to musieli wołać trędowaty, trędowaty. So dass die Leute quasi einen Bogen sie machten. Tak, iż ludzie ich omijali. Aber hier begegnet ihm der Herr Jesus. Ale tutaj spotyka go Pan Jezus. Und was lesen wir zuerst von diesem Diener? I co czytamy jako pierwsze o tym słudze? Er wurde innerlich bewegt. On był do głębi poruszony albo zdjęty litością. Liebe Geschwister, wir können einander nicht dienen, wenn unser Herz nicht auch dabei ist. Drodzy bracia i siostry, nie potrafimy sobie nawzajem służyć, jeżeli nasze serce w tym nie współusługuje, czy współdziała. Wenn einer zu mir kommt mit seinem Herzeleid, gdyby ktoś do mnie przyszedł z biedą swego serca, dann spürt er sofort, ob ich das zu Herzen nehme oder nicht. To on natychmiast odczuwa, czy schöne Worte genügen da nicht mehr. Czy biorę sobie to do serca i wtedy już piękne słowa nie wystarczają. Der Herr Jesus hat mitgefühlt mit diesem Aussätzigen. Pan Jezus miał współczucie z tym trędowatym. Er wusste, dieser konnte sich selbst nicht retten. On wiedział, ten sam siebie nie jest w stanie wyratować. Und was tut er als erstes? I co on czyni jako pierwsze?
streckt seine Hand aus und rührte ihn an. On wyciągnął swoją rękę i dotknął go. Was muss das für diesen Aussätzigen gewesen sein? Cóż musiało to być dla tego trędowatego? Alle Menschen machten einen riesen Umweg, Bogen um sie herum. Wszyscy ludzie robili wielkie koło wokół tych ludzi. Und da kommt einer, der streckt sogar seine Hand aus und rührt ihn an. A tutaj przychodzi jeden, który nawet wyciąga rękę swoją i go dotyka. Was musste das für diesen Aussätzigen bedeutet haben? Cóż to musiało oznaczać dla tego trędowatego? Manchmal genügt es, wenn wir einfach den Arm um unseren Bruder tun. Czasami wystarczy, jeśli tylko nasze ramię położymy na naszego brata. Da brauchen wir gar keine langen Worte zu machen. Nie musimy czynić wiele słów. Einfach das mittragen. Po prostu nosić ten problem z nim. Sich eins machen mit dieser Person. Się zjednoczyć z tą osobą. Der Aussätzige, ja, und das möchte ich noch sagen, der Herr Jesus konnte ihn anrühren, die Hand zurückziehen, da war kein Aussatz an seiner Hand. Trzeba też powiedzieć, że Pan Jezus mógł go dotknąć i swoją rękę znów od niego odciągnąć i żaden trąd nie był na Panu Jezusie. Der Jesus, der durch diese Erde schritt, er blieb heilig und rein. Pan Jezus, krocząc po tej ziemi, on pozostał świętym i czystym. Nicht nur tat er keine Sünde, er konnte nicht sündigen. Nie tylko, że on nie popełnił grzechu, on nie mógł uczynić grzechu. Und Satan fand auch nichts in ihm, was er anknüpfen konnte. Szatan też nic nie znalazł w nim, do czego mógłby się przyczepić. Bei uns ist das etwas anders. U nas jest to inaczej. Manchmal haben wir vielleicht mit ganz schwierigen Fällen zu tun. Czasami mamy może do czynienia z bardzo trudnymi problemami. Die in wirklich in Sünde gefallen sind. Czy przypadkami z osobami, które rzeczywiście popadły w grzech. Und wenn wir damit zu tun haben, dann müssen wir wirklich aufpassen, dass wir uns selbst nicht verunreinigen. I gdy mamy z tym do czynienia, to musimy uważać, abyśmy sami się tym nie zanieczyścili. Dann sagt der Aussätzige, wenn du willst, kannst du mich reinigen. A ten trądowaty mówi, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Er sagt nicht, wenn du etwas kannst, dann kannst du mich reinigen. On nie mówi, jeśli potrafisz, to wtedy możesz mnie oczyścić. Noch nie war ein Aussätziger geheilt worden. Jeszcze nigdy trędowaty nie został uleczony. Aber von dem, was dieser Aussätzige über den Herrn Jesus gehört hat. Ale to, co ten trędowaty już o Panu Jezusie usłyszał, war er völlig überzeugt, dass dieser ihn heilen kann. Z tego, co o nim wiedział, był on przekonany, że właśnie Pan Jezus jest w stanie go uzdrowić. Sind wir auch überzeugt, dass der Herr jedes Problem in meinem Leben lösen kann? Czy my również jesteśmy przekonani o tym, że Pan Jezus jest w stanie rozwiązać wszelki problem w moim życiu? Da gibt es nichts, was zu groß ist für ihn. Nie istnieje nic, co byłoby dla niego zbyt wielkie. Nichts zu schwierig. Albo zbyt trudne. Der Herr hat Mittel und Wege, die wir uns gar nicht vorstellen können. Pan ma środki i drogi, których nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Und wenn wir zu ihm kommen, dürfen wir genauso bitten, wenn du willst, kannst du mich heilen. I gdy przychodzimy do niego, możemy się modlić w ten sam sposób, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Wir sollten immer fragen, wenn es dein Wille ist. Powinniśmy zawsze też pytać się tak, jeśli jest to wolą Twoją. Denn er weiß, was gut ist für uns. Gdyż on wie, co jest dobre dla nas. Aber er kann jede Situation kann er verändern. Ale on potrafi zmienić wszelką sytuację. Und dann sehen wir, wie demütig dieser Diener ist. A potem widzimy, jak pokornym jest ten sługa. Er sagt zu ihm, geh hin. On mówi do niego, idź. Er gebot ihm ernstlich. I on surowo mu nakazał. Und Vers 44, gib acht, dass du niemand etwas sagst.
Wiersz 44. Bacz, abyś nikomu nic nie mówił. Er wollte keine Propaganda für sich. Pan Jezus nie chciał żadnej propagandy dla siebie. Absolut nicht. Er war dieser demütige Diener. W ogóle on tego nie chciał. On był tym pokornym sługą. Er war nicht wie ein Diener, der von einer Reise zurückkommt und dann erzählt, wie oft dass er gepredigt hat. On nie był sługą takim, który powrócił z podróży i opowiadał, jak często i wiele on głosił słowo. Was und wo er überall gewesen ist. Co czynił, gdzie on wszędzie był. Er sagt, gib acht, dass du niemand etwas sagst. On mówi, bacz, abyś nikomu nic nie mówił. Aber zuletzt lesen wir auch, dass er völlig gehorsam war dem Wort Gottes gegenüber. Der Jesus. A ostatecznie czytamy, że Pan Jezus był zupełnie posłusznym Słowu Bożemu. Er kannte das Wort Gottes. On znał Słowo Boże. Er wusste, was im Buch Mose geschrieben ist. On wiedział, co jest napisane w Księdze Mojżesza. Und das sind sehr ausführliche Kapitel über den Aussatz. A są tam bardzo dokładne, czy też długie rozdziały na temat właśnie trądu i uzdrowienia trądu. Und der Herr Jesus wollte das tun, was im Worte Gottes gesagt ist. I Pan Jezus chciał uczynić to, co jest też napisane właśnie w Słowie Bożym. Und darum sagt er, zeige dich dem Priester, opfere für deine Reinigung, was Moses geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Dlatego mówi mu, idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, jaką nakazał Mojżesz na świadectwo dla nich. Was wäre das, was ist das für ein Zeugnis? Cóż to za świadectwo? Ein Zeugnis von der Macht des Herrn Jesus. Świadectwo mocy Pana Jezusa. Denn kein Mensch kann Aussatz reinigen. Gdyż żaden człowiek nie jest w stanie oczyścić trąd. Aber der Jesus, der nach Golgatha gegangen ist, hat uns von unserem Aussatz völlig gereinigt. Ale Pan Jezus, który poszedł na Golgotę, oczyścił nas zupełnie z naszego trądu grzechu. So haben wir diese 10 Eigenschaften dieses vollkommenen Dieners. I tak więc mieliśmy przed sobą tych 10 cech tego doskonałego sługi. Möchten wir diese auch zu Herzen nehmen. Abyśmy też wzięli je sobie do serca. Möchten wir Nachahmer unseres Herrn sein. Abyśmy też zechcieli być naśladowcami naszego Pana. Nicht wie dieser Aussätzige. A nie jak ten trędowaty. Was tat er? Co on uczynił? Er aber, da kommt dieses aber. Er aber ging weg und fing an es vielfach kundzumachen. Ale on, to właśnie to ale, odszedł i rozgłaszał tą rzecz. Er hat nicht gehorcht. On nie był posłuszny. Was war die Folge davon? A jakie było następstwo tego? Es heißt, so dass er nicht mehr öffentlich in die Stadt gehen konnte. Jest napisane tak, iż Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta. Durch seinen Ungehorsam hat er eigentlich diesen Dienst des Herrn verunmöglicht. Przez swoje nieposłuszeństwo to on właśnie uniemożliwił dalszą służbę Pana Jezusa. Auch wir können dem Wirken des Herrn und des Heiligen Geistes im Wege stehen. Również my możemy stać jako przeszkoda, czy na przeszkodzie przed działaniu Bożemu. Prüfen wir uns immer wieder im Licht des Wortes Gottes. Doświadczajmy siebie wciąż na nowo w świetle Słowa Bożego. Aber dadurch konnte sein Dienst nicht verhindert werden. Ale prawdziwie to służba Pana Jezusa nie mogła być zatrzymana. Er konnte nicht mehr in die Stadt gehen, also ging er hinaus in die öden Gegenden. Jeśli już nie mógł wejść do miasta, to przebywał na ustroniu, na miejscach pustych. Hatte da nichts mehr zu tun? I czy tam już nie miał nic do czynienia? Sie kamen von allen Seiten zu ihm. Nie, zewsząd, z wszystkich stron schodzili się do niego. Welcher Anziehungspunkt? Cóż za punkt pociągający? Nicht weil er die Ehre und Herrlichkeit gesucht hat. Nie dlatego, że on szukał jakąś chwałę czy cześć, sondern weil er ein vollkommener Diener war. Ale dlatego, że był doskonałym sługą. Sie kamen zu ihm. Oni przychodzili do niego. Und ich denke, wenn wir uns dem Herrn zur Verfügung stellen,
A ja myślę, że jeżeli się damy do dyspozycji Panu, dann werden die Aufgaben von selbst zu uns kommen. To zadania same od siebie do nas przyjdą. Die Werke, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Te uczynki, które Bóg przygotował przedtem, abyśmy w nich chodzili. Mögen wir von diesem vollkommenen Diener lernen. Abyśmy nauczyli się od tego doskonałego sługi und seine Nachfolger werden. I stali się jego naśladowcami.